Ludzie, jeżeli chcecie wbić na fajny serwer Discord, na którym będziecie mogli znaleźć ludzi do grania w Emta i inne gry i będziecie chcieli być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami, czasem ze mną pogadać i inne rzeczy, wbijajcie na mój serwer Discorda, Armia Maxa, link będzie w opisie i zobaczymy się tam. Heju, cześć, witajcie na was w kolejnym odcinku z Emta Sandras na serwerze For Life. W dzisiejszym odcinku będą wyniki konkursu, który robiłem ostatnio na 15 tysięcy złotych i też w tym odcinku od razu przeleję te pieniądze dla tych osób, które wygrały. A teraz powiem wam, kto wygrał i dziękuję bardzo za udział w konkursie dla wszystkich osób, które brały udział w tym konkursie, ale nie martwcie się, jeżeli nie wygraliście, będziecie jeszcze mieli szansę, żeby wygrać. To nie jest ostatni konkurs, będą jeszcze konkursy, jak zacznę więcej grać. Więc dziękuję wszystkim, którzy brali udział i gratuluję dla ludzi, którzy wygrali właśnie. Co to za typ przyszedł? The fuck? Witam. Jakiś szaka. Chło. Tak. Zobaczymy, co chłop chce. Serwer w ogóle jest pełny. Chore. Chore. Ile ludzi gra? Każdy siedzi przez koronę w domu. Zobaczymy, co on mi napisze. Ale... Cholera. Ej, chociaż byłem miły. I tak więc... może pan już iść? Panież. A po jednym na szybko z sąsiadem. Poszona jak śmietana. Co tu się dzieje? Pizza smakuje lepiej. Tak? Też można. Dobra. Do widzenia. Nie. Do widzenia się pisze oddzielnie, ale okej. Więc teraz ogłosimy osoby, które wygrały w konkursie i nie będę czytał waszych historii, ponieważ pierwsza osoba na pierwszym miejscu napisała książkę, ale się cieszę naprawdę, że naprawdę dała wszystko z siebie, żeby wygrać i naprawdę widać to po tym komentarzu i po tym wszystkim, co napisała, bo wiele ludzi napisało po prostu tak szybko, a ta osoba naprawdę opowiedziała jakąś historię i jest to osoba Lama, się nazywa na YouTubie. Nick Charlie Wright. Charlie Wright? Wright to chyba się Easy tak nazywał z nazwiska. Chyba ta. Ale czy Charlie, to nie wiem. Chciałem cię pozdrowić, Lama. Masz pierwsze miejsce za swój komentarz. Naprawdę świetna historia. Naprawdę cieszę się, że tak pokochałeś GTA przez oglądanie po prostu filmików i że spełniłeś to marzenie i twoja mama ci kupiła tą grę i mogłeś grać i że przeze mnie zacząłeś grać na JBB. Naprawdę cieszę się z tego. I tak wygrałeś pierwsze miejsce, czyli 6000 zł. Drugie miejsce wygrała osoba o nicku na YouTubie Fresh, nick w grze DRK. Moje wspomnienie z serwera For Life. Jakiś typ dał mi prezent, a tym prezentem była Savana 1.6 Stune. Bardzo fajnie. Każde wspomnienie się liczyło. I fajnie, że dostałeś w prezencie Savanę stuningowaną. I wygrałeś 5000 zł za drugie miejsce i trzecie miejsce zdobył człowiek o nicku Hyrixi. Tak samo się nazywa Haryxi. Tak samo się też nazywa w grze.
Historia. Moja historia zaczyna się tak, jak byłem nowy na serwerze, to ktoś mi podarował 10 tysięcy na sam początek. Bardzo fajnie, bo jest to naprawdę... Wygrałeś 4000 zł, wygrałeś trzecie miejsce. Bardzo fajnie, jak inni gracze pomagają graczom, na przykład na początku, jak ktoś zaczyna, jest nowy na serwerze. Bardzo fajnie, się cieszę czasem takie coś zobaczyć, jak gracze sobie pomagają. I teraz się przejedziemy do jak to się nazywa to miasto? No, do San Fierro. Się przejedziemy do banku, żebym mógł przelać pieniądze, bo prawdę mówiąc nie wiem, czy w Las Venturas jest bank. Nawet jak jest, to chcę się przejechać prosto do San Fierro, chcę trochę sobie pojeździć. Więc tą drogę do San Fierro wam przyspieszę. Możecie reportować, typu. Nie, no i tak nie zreportujecie, bo to jest na odcinku. Czyli już o wiele później rzuciłem. Wiecie, dlatego nie lubię grać już na tych serwerach czasem, bo naprawdę RP ma niby być to do tamto, ale gdzieś się jak debile zachowują po prostu. Będę musiał jechać do mechanika auto naprawić. I zapomniałem, gdzie jest bank w ogóle, nie? Cholera jasna, czekajcie. My jesteśmy tu. A chyba już, nie, tu jest, a dobra. Tu był ten zielony ludzik, był, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. A może nie? Nie, no nie może być, a może? Bym się kurwa auto teraz naprawić. A, no jest. Jest. Dobra, więc zaparkujmy moje auto, które rozwali mi jakiś typ, który jest cymbałem. Tak to jest na tych serwerach. Będziemy kaspa z automatu nie będziemy wyjmować, bo to i tak nic nie da, bo to i tak idzie zaraz z konta. Raz w ogóle tutaj przyszłem z Dawidem i na dole ten cały bank płonął. Nie wiadomo czemu, ale to wszystko tu płonęło. Do dzisiaj nie wiem czemu, naprawdę. Ale płonęło. Morgan. Czekajcie. Będę robił teraz te przelewy. Więc... ja trochę tutaj to przyspieszę, jak będę robił te przelewy, więc... No. Wszystkie przelewy zrobione, czyli gratuluję dla zwycięzców, czyli dla Lamy, dla Fresha i dla Harixiego. Gratuluję wam, właśnie wyjmę od razu sobie pieniądze z konta. 2500, bo pójdę, jak ja mało mam kasy, miałem 100 kafli, a teraz patrzcie ile mam. Bo sobie naprawię auto po drodze do domu i zatankuję, więc widzimy się u mnie pod domem.
jak ja nie lubię tego czekania na to, żeby to naprawić. Jezus Maria. Co za ludzie. Co za ludzie. Jezus Maria. Tak właśnie się gra w RP. W GTA. No. Kurwa, pisze chłop. Co tu? Ty, jak ja stąd wyjadę, żeby auto mi nie uszkodzili? Część tutaj... Ty, no... Co te ludzie robią, nie? Jezus Maria. Co to się dzieje? Ta, ten Zen nie obchodzi, ją się. Jezus Maria. Widzicie? I weźcie, grajcie tutaj na... tym. Grajcie tutaj w RP, jak tu nawet nikt nie robi RP. Taki RP, że nie RP. Ale... ludzie, którzy oglądają moje live'y, wiedzą o tym rancie, co ja już raz robiłem o MTA, znaczy o For Life'ie. No, ale to było jakiś czas temu. Więc ja teraz jadę do domu i... no, teraz na pewno się zobaczymy już w domu. Muszę zatankować, zapomniałem o tym. No, więc zobaczymy się w domu. Znaczy to przyspieszę mam po prostu. Jak jest dziwnie, to widzieć, że tak strasznie dużo ludzi jest na serwerze. No, chociaż mnie nie trafią. Czy ja pierdolę, co ci ludzie robią. Czy zawsze się widziało dużo ludzi? Się widziało dużo ludzi na serwie. Ale pełny serwer jeszcze od tego czasu, co grałem od grudnia, to jeszcze nigdy nie widziałem pełnego serwera, czy pełnego, nie. Jest naprawdę chore. No każdy siedzi w domu, to co mają ludzie robić? Grają w MTA. Nie robią nic innego. Czemu nie? Będę musiał w ogóle teraz jeszcze kupić sobie Premkę Plus. Znowu, bo się moja skończyła. Czyli jak będę miał nowego neta i będę więcej grał, albo będę próbował w nocy chociaż grać jakoś, będzie miejsce na serwerze. Znaczy ostatnio rano wbiłem, to było chyba 300 osób tylko, z rana już, to jest dużo. O, pozdrawiam Piotra32. To ja chciałem powiedzieć. No i nie pamiętam. Pamiętam jak w nocy na przykład grało tylko po 10-15 osób. Teraz chyba o 6 rano grałem, to było chyba tylko 10 osób na serwerze. A teraz... kurwa, 10 osób to... teraz minimum jest chyba 200 osób na serwer. Więc ostro. Naprawdę. No ale... niech ludzie grają, czemu nie? Czyli na pewno będę próbował grać teraz znowu. Teraz jakoś ten internet działa, jakoś mogę grać, ale mam czasem te lagi neta na przykład, więc próbuję grać i będę próbował też nagrywać. Będę próbował jeszcze w tym tygodniu chociaż jeden odcinek jeszcze z MTA nagrać. Więc tak, i dla każdej osoby, która ogląda moje odcinki z MTA, jeżeli chcecie mi pomóc, żeby kanał rosnął, to jak na przykład siedzicie na For Life'ie, to udostępniajcie
udostępniajcie mój filmik na serwerze, jak jesteście, jak gracie sobie właśnie, więc żeby więcej ludzi oglądało, żeby więcej ludzi spróbowało i na przykład brało udział w konkursach i takie inne. Więc jesteśmy pod domem. Wziąłem więcej kasy, żeby móc sobie od razu Javirę przedłużyć. Więc tak, ludzie. To było na tyle w tym odcinku. Chciałem pogratulować właśnie trzem zwycięzcom. Lamie, Freshowi i tym... Haryksi? Czy ten nick był? Nie wiem dalej, czy go dobrze mówię. Chciałem wam pogratulować za wygranie. Pieniądze zostały przelane, jak widzieliście. I tak, osoby, które nie wygrały, na pewno będziecie jeszcze mieli... O, Charlie. No. Więc zrazu Charlie zobaczył, że wygrał. Właśnie gratuluję i osoby, które nie wygrały, jak to się nazywa? No. To ten. Właśnie nie wygrały, to będziecie jeszcze mieli szansę, żeby wygrać coś jeszcze. Pieniądze, jeszcze więcej pieniędzy. Pozdrawiam sąsiada. I tak, więc będę próbował jakoś za kilka odcinków, można 20 odcinek zrobić kolejny konkurs. I tak, więc pozdrawiam Piotra 32, Charlie'ego Wrighta i Szakala. I tak. I tak, mówi dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.